Banda pijaków będzie decydowała o tym, czy wprowadzić w Polsce zakaz sprzedaży alkoholu. Dokładnie tak można by podsumować decyzję Andrzeja Dudy, który wysłał ustawy reformujące Trybunał Konstytucyjny do samego Trybunału Konstytucyjnego. Pajac prosi o poradę innego pajaca. Jest to inna alegoria do całej tej sytuacji. Człowiek, który w porozumieniu z członkami rządu polskiego za czasów Mateusza Morawieckiego mógł wyciągnąć z tego rządu nawet 500 milionów złotych, dzisiaj dowiedział się, że nie dostanie listu żelaznego, ale Paweł Szopa ma jeszcze nadzieję, bo może za 2 miesiące dużo się w jego sprawie zmieni. Mariusz Błaszczak, kandydat na kandydata na kandydata na debila, znaczy na prezydenta, w sumie zachowuje się tak jak na prawdziwego, rodowitego pisowca, przystało, jest nikim innym jak rosyjskim trolem, który dezinformuje, okłamuje, a także powoduje, że nie tylko Polacy są przerażeni, ale także nasi partnerzy w NATO, bo kiedy Błaszczak wyjdzie i coś pieprznie, to Putin głośno klaska. Cześć. Dzisiaj zacznę od człowieka, który dopuścił się wielokrotnego gwałtu na polskiej konstytucji. Człowieka, który spowodował własnymi podpisami pod ustawami to, że polskie prawo skorodowało. Co więcej, zaczniemy od Andrzeja Dudy, który nie jest Polakiem wszystkich Polaków, bo jest on tylko i wyłącznie wyznawcą. Nie, przepraszam. Wykonawcą wyznania partii PiSu. Andrzej Duda robi dokładnie to, co mu PiS każe. A tam, gdzie zaczyna się wolny umysł, Andrzej uznaje, że jest to wykroczenie przeciwko ideologii PiSu. Tam, gdzie ludzie zaczynają nosić kolorowe ubrania i wieszać kolorowe flagi, Andrzej uznaje, że jest to przestępstwo przeciwko doktrynie Jarosława Kaczyńskiego. On, tak działając, odbiera sobie prawo do nazywania się prezydentem wszystkich Polaków. On stawia się na linii z tymi, którzy krzyczeli, donosili i okradali Polskę przez ostatnie 8 lat. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, musiałem tak przeczytać, bo jest to cytat, skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę z dnia 13 września 2024 roku, przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ustawę z dnia 13 września 2024 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Andrzej Duda przez naprawdę ułamek sekundy, przez krótką chwilę miał szansę, aby wyjść z czarnej dupy pisowskiej przestrzeni i stać się, chociaż na chwilę, tym, kim stać się powinien opisany w ustawie zasadniczej w Konstytucji człowiek mianujący się prezydentem. Natomiast niestety Andrzej Duda u schyłku swojej kariery, a może nawet i wolności, nie wyszedł z roli pisowskiego aparatczyka i robi dokładnie to, co Jarosław Kaczyński, który z nim się nie odzywa od wielu lat, sobie by wymarzył. On nie reformuje sądownictwa, on nie zmienia duopolu politycznego, on nie zmienia patologicznej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, on ją utrwala, on ją utwardza, on ją wspiera własnym, chciałem powiedzieć autorytetem, Jezus Maria, własnym. Ja wiem, że bycie stańczykiem pisowskiej braci nie jest łatwe. Duda musi każdego dnia ważyć, czy wyjść z tej czarnej dupy pisowskiego plemienia i stać się chociaż na kilka miesięcy prezydentem wszystkich Polaków, czy po prostu jak już się tam usadziłem i sobie tam umościłem gniazdko i już przywykłem do tego smrodu, którym jestem obrzucany przez Kaczyńskiego i innych Patryków jakich, to ja sobie tam zostanę. Andrzej Duda, który mówi, że walczy o Polskę praworządną, suwerenną, jest nikim innym jak szambonurkiem w pisowskim gównie. Aby wam wyjaśnić, o co mi chodzi, to zrozumcie. PiS krzyczy, że walczy z komuną. Po czym prokuratora stanu wojennego, który oskarżał ludzi opozycjonistów w stanie wojennym, wysyła do Trybunału Konstytucyjnego. PiS krzyczy, że wszystko to jest partyjniactwo, wszędzie są koledzy, koleżanki partyjne, po czym bierze Pawłowicz i wysyła ją posłankę, aktywną posłankę, wysyła gdzie? Do Trybunału Konstytucyjnego. PiS mówi, że kumoterstwo, nepotyzm to są straszne rzeczy, po czym bierze, znajduje Manowską, odkrycie, towarzyskie odkrycie dziesięciolecia i wysyła ją do Trybunału Konstytucyjnego. Na koniec PiS mówi, że walczy o praworządność, ale wykorzystuje Trybunał Konstytucyjny, gwałcąc zasady prawne do tego, żeby Trybunał
zakazał postawienia przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego, który jako prezes NBP w ustawie zasadniczej jest opisany jako ten, który może być stawiony przed Trybunałem Stanu. PiS krzyczy, że ta praworządność jest łamana, po czym Trybunał Stanu wystawia zabezpieczenie, iż konstytucja jest gównowarta, bo na zasadzie konstytucji Sejm powołał komisję śledczą, którą dzisiaj Trybunał Konstytucyjny mówi: sorry, ta komisja śledcza jest nielegalna. Dla mnie to, co robi PiS z Trybunałem Konstytucyjnym, jest to tak jakby... No dobra, jeszcze jedna rzecz. To, co zrobił Andrzej Duda, musicie też wiedzieć. On wziął te dwie bardzo ważne, reformujące i naprawiające stan rzeczy ustawy, które miały naprawić Trybunał Konstytucyjny, i wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ten skompromitowany Trybunał sam siebie ocenił, czy dobrze działa. To jest tak, jakby dzisiaj Donald Tusk wyszedł z minister Leszczyną i powiedział: bierzemy Polskie Stowarzyszenie Alkoholików i zaciągamy do prac nad ustawą zakazującą w Polsce picia alkoholu. To jest dokładnie tak samo, jakby w jednym z ministerstw podjęto decyzję, że bierzemy Episkopat Polski i razem z nim robimy zasady, na podstawie których będziemy karać księży pedofilów, księży PDF-ów. No przecież oni nigdy tego nie zrobią. No i na koniec to jest tak jakby, to jest też tak jakby Biedroń ze Śmiszkiem dzisiaj usiedli i powiedzieli do Kaczyńskiego: Jarku, zróbmy ustawę o związkach partnerskich. Naprawdę myślicie, że te elementy by mogły ze sobą jakoś współpracować? To jest dokładnie to samo, co zrobił Duda. Wysłał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ta ustawa nigdy nie weszła. Ustawy te zostały potwierdzone, podpisane przez ponad 30 organizacji pozarządowych. Ustawy te zostały podpisane, potwierdzone, zarekomendowane przez ponad 30 organizacji pozarządowych. Autorytety prawne i konstytucyjne się wypowiedziały. Ludzie od prawa do lewa poza PiS-em się wypowiedzieli, że to są dobre dokumenty. Oczywiście nie mogło się też obejść bez listu otwartego do Andrzeja Dudy, żeby podpisał. Na panu jako prezydencie ciąży wyjątkowa odpowiedzialność zapewnienia, że prawa obywatelek i obywateli będą skutecznie chronione, a działania władzy podlegały rzetelnej kontroli pod kątem zgodności z konstytucją. Czytamy w apelu. Był to apel tych 30 czy tam kilkudziesięciu najważniejszych osób, autorytetów i organizacji, które prosiły Andrzeja, żeby podpisał tę ustawę. Przypomnę tylko, że jedna z tych ustaw szła bardzo daleko i moim zdaniem, nawet mogę powiedzieć uczciwie, może szła trochę za bardzo daleko, bo wprowadzenie tej ustawy spowodowałoby, że ponad 100 orzeczeń, wyroków Trybunału Konstytucyjnego byłoby nieważne. Przyniosłoby to dziwne, nieprzewidywalne dzisiaj skutki dla tysięcy, setek tysięcy ludzi, Polaków. Powinno być to jakoś inaczej unormowane. Przyniosłoby to też automatyczne ściganie tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na przykład o zwrot pieniędzy i inne rzeczy. To nie jest do końca ich wina, że Kaczyński naczelnik zmusił ich do zasiadania w tym skorumpowanym, skorodowanym i gwałcącym konstytucję Trybunale Konstytucyjnym, więc oni powinni być pozbawieni z dnia na dzień możliwości zasiadania tam, ale zostawmy to, co było. Wrócimy w innych ustawach do tego, żeby to naprawić. I tu się trochę zgadzam, że to było za daleko, można było mniej, ale dlaczego Duda nie zaakceptował ustawy, która wprowadzała wybór nowych członków do tegoże organu poprzez konsensus polityczny? Musieliby się wszyscy, czy nie wszyscy, 60%, czyli 2/3, 66% Sejmu musiałoby zagłosować za danym członkiem, żeby on trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Więc jakby Tusk nie usiadł z Kaczyńskim i się nie dogadali, że sędzia X, Y, Z są dla nich obu super, to by się kurna nigdy nie wydarzyło. Duda jest naprawdę ograniczony umysłowo, bo nie widzi, jak piękny i prosty bezpiecznik, nie tylko na dzisiaj, żeby Tuska za chwilę nie nosiło wprowadzenie wszystkich swoich ziomków do Trybunału Konstytucyjnego, żeby to było też na przyszłość bezpiecznikiem. Największą zapisaną w niej ustawie zmianą był nowy sposób wybierania sędziów. Obecnie Sejm wybiera ich głosami akurat rządzącej większości. Po zmianach do wyboru potrzebne byłoby
potrzebne byłyby głosy zarówno koalicji, jak i opozycji. Większość 3/5. A, przepraszam, 3/5, czyli dokładnie 60. Dobra, nie 66, a 60%. Przepraszam, moja pomyłka. Już nikt nie upolityczni Trybunału Konstytucyjnego. To dowód na czystość naszych intencji. Przedstawiał ustawę w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Jasne. Andrzej Duda może znaleźć 100 powodów, że ta ustawa jest dla niego podejrzana w zakresie konstytucji. Jednym z nich, co ciekawe, było to, że jeżeli sędzia, aktywny sędzia, nawywija, to jego sprawę będą rozpatrywali nie tylko bieżący sędziowie, ale także sędziowie w stanie w spoczynku. To jest normalne, że jeżeli to ciało samo o sobie ma decydować i ukarać jednego ze swoich, to nie ukara. Chyba że dorzucimy do tego ciała głos z rozsądku z poprzedniej ekipy na przykład. I to jest normalne i oczywiste. Dzisiaj rządzący mówią, że w pewien sposób zagłodzą Trybunał Konstytucyjny. Po pierwsze Donald Tusk, nie tylko Donald Tusk, ale także Szymon Hołownia powiedzieli, że nie będą wysyłali nowych kandydatur na sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, co spowoduje, że za chwilę Trybunał Konstytucyjny nie będzie miał możliwości orzekania w pełnym składzie, bo nie będzie ich 15 tam. Po drugie, minister finansów zapowiedział, że dziwnie znalazł możliwość odchudzenia finansowego budżetu Trybunału Konstytucyjnego. No skoro nie będzie tam 15 sędziów, będzie ich 10, a może 9, to na cholerę im tyle pieniędzy na wynagrodzenia. I to jest kolejny element, który pokaże im, że ta praca, oni dzisiaj zarabiają 40 tysięcy miesięcznie. 15 czy tam 17 darmozjadów siedzi i orzeka rocznie w stosunku do kilku spraw. Kilka razy w roku się zbierają. No, chyba że chodzi o szybką decyzję dla pisowskiego plemienia, jak załatwienie sprawy Adama Glapińskiego, komisji sejmowej albo innej sprawy dla pisowskiego nominata, bo zwykły obywatel Polak czeka 3 lata, ponad 3 lata na to, żeby jego sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny. A waszym zdaniem zaoszczędzone środki, bo mówi się o kilkudziesięciu milionach złotych, które Trybunał Konstytucyjny nie dostanie, powinny pójść na powodzian, czy może powinny pójść na powodzian? Napiszcie mi w komentarzu, gdzie rząd powinien przekazać środki, które zaoszczędzi z rozdmuchanego, gwałcącego konstytucję Trybunału Konstytucyjnego. Mówiłem wam o panu Szopie, który jest poszukiwany, wystąpił o list żelazny. Każdy z nas słyszał, o list żelazny to takie coś, co dostaniemy i możemy już jako przestępcy sobie chodzić po Polsce i nic nam się nie stanie. Ale czym tak dokładnie jest list żelazny? Czy wy wiecie? Bo ja miałem podejrzenia i powiem tak, w 80% wiedziałem, czym jest list żelazny, ale ostatnia rzecz, która jest w tym opisie, naprawdę mnie zaskoczyła. List żelazny, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, jest specjalnym dokumentem wydawanym przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, zapewniający oskarżonemu pozostanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania. W przeszłości list żelazny był na przykład wydany Andrzejowi Gołocie, który w Polsce miał postępowanie karne i chciał, że tak powiem, poddać się temu postępowaniu, ale do czasu wyroku nie chciał siedzieć w więzieniu. Dostał list żelazny, postępowanie się zakończyło. W międzyczasie Andrzej prowadził swoją karierę bokserską. Wszystko się zakończyło ok. I po to jest list żelazny. List żelazny jest też często wydawany przestępcom, których szukamy latami. Ukrywają się gdzieś i nagle ten przestępca mówi, dobra, mam już dosyć bycia w tym Peru, przyjadę do Polski, powiem wam wszystko, co chcecie wiedzieć, tylko dajcie mi gwarancję, że dopóki nie będzie niezależnego, niezawisłego wyroku sądu, to będę mógł sobie chodzić spokojnie po polskiej ziemi. Dzisiaj o list żelazny. Po pierwsze starał się Michał K., ten z Agencji Rezerw Rządowych Strategicznych, który jest uznawany za gościa, który dopuścił się przestępstwa niegospodarności na dużą skalę. Ale drugim zawodnikiem, który prosi o list żelazny, jest nie kto inny jak Paweł Szopa, ten co ponoć ukrywa się w Ameryce Południowej. List żelazny, żeby go dostać, to trzeba spełnić kilka warunków. I te warunki, tak jak wam powiedziałem, są ogólnie zrozumiałe, ale ostatni z nich naprawdę mnie zaskoczył. List żelazny gwarantuje oskarżonemu wolność, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli stawi się on wyznaczonym przez sąd w postępowaniu przygotowawczym, też przez prokuratora terminie,
nie będzie się oddalał bez pozwolenia sądu z obronnego miejsca pobytu w kraju, nie będzie nakłaniał świadków do fałszywych zeznań lub starał się w inny sposób usuwać dowodów przestępstwa. I ostatnie, wydany list można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego. Jeżeli chodzi o poręczenie majątkowe, no to pewno sobie pan Szopa poradzi, czy to będzie milion, czy 10 milionów, czy 50, da rady, nie ma z tym pewno żadnego problemu. Ja bym tutaj miał pewien problem z mataczeniem, bo moim zdaniem on już na tak dużo namataczył. Może nawet nie w swojej sprawie, ale stał się może jakimś elementem mataczenia na szerszą skalę, że tutaj bym zważył, czy na pewno on przyjeżdżając do Polski nie wykorzysta swoich pieniędzy i możliwości do tego, żeby jeszcze bardziej wpływać na świadków. Sąd dokonał oceny, że wydanie listu żelaznego nie leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Obrona się z tym nie zgadza. Będzie merytoryczna polemika w zażaleniu do sądu apelacyjnego, zapowiedział z kolei pełnomocnik Szopy mecenas Jacek Dubois. Teraz sprawa wróci do tak zwanej apelacji w zakresie tego listu żelaznego i powiem wam tak. Jeżeli sąd dokonał oceny, że wydanie listu żelaznego nie leży w interesie wymiaru sprawiedliwości, to znaczy, że Szopa powiedział, co powie, ale to, co powiedział, to jest gówno warte, bo śledczy już to wiedzą. Więc teraz Szopa ma około 2 miesięcy, zanim będzie się wypowiadał sąd apelacyjny ze swoim mecenasem Jackiem Dubois na to, żeby napisać. Powiem o Morawieckim, powiem o Dworczyku, powiem o tym, powiem o tamtym. Powiem, jak dawałem łapówki, komu dawałem, ile dawałem i kiedy dawałem. Powiem, jak dostawałem zlecenia na to, jak prowadziłem farmę troli, jak było ustalane, ile z tej górki, którą zarabiam na przykład na agregatach prądotwórczych, mam wydać na farmę troli. Jeżeli Michał Szopa, powróć, jeżeli Paweł Szopa dokładnie to opisze i podpisze i przysięgnie, że to zezna, to moim zdaniem byłoby interesem publicznym, żeby dostał ten list żelazny. Oczywiście, będąc w Peru, na Cyprze, w Londynie czy w Turcji, trzeba mieć nie tylko perspektywę żelaznego listu, ale także żelazne nerwy, bo tam nie dość, że jest zimno jak w Londynie albo w Peru, to jeszcze mogą cię naprawdę za każdym razem zawinąć. A gdybyście chłopaki tak przyjechali na Bali, kupili willę od mojej małżonki, tutaj macie link, to moglibyście sobie żyć w pięknym ciepełku, z ludźmi uśmiechającymi się. A i powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Wasi przyjaciele ze wschodu już tutaj są, więc panowie, nie czekajcie, klikajcie w link u góry i zasuwajcie na Bali. A ja, jak już wam obiecałem, z zimnym piwkiem i kajdankami zawsze na lotnisku będę na was czekał. Andrzej Duda jest debilem. Słowa pana Żulczyka weszły już do kanonu polskiej literatury. Stały się no, takim, wiecie, jak się mówi, że a jadę na CPN, ale my od 30 lat nie mamy CPN-u, mamy Orlen. Stały się takim czymś, takim słowotwórczym Eldorado pewnego pisarza. Ale jak nazwać Mariusza Błaszczaka, który wychodzi i oskarża Polskę, który obnaża Polskę, który powoduje, że w Rosji, na Moskwie Putin się cieszy. Debilem nie można go nazwać, bo byłoby to obraźliwe, ale można go nazwać trolem, bo troll właśnie się tak zachowuje. Dlaczego decyzja Ministerstwa Obrony, aby przesunąć czołgi Leopard do Żagania, to błąd? Poniżej tłumaczę. Naszym priorytetem powinno być obrona każdego skrawka terytorium Polski, wycofanie Leopardów na granicę z Niemcami nie służy tej doktrynie. Nie zakończyły się jeszcze dostawy Abramsów ani pierwszej partii K2. Do tego czasu Leopardy powinny być na wschodzie. Zanim pokażę wam oficjalny komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej, który pojawił się po tych słowach, muszę wam powiedzieć tylko, kilka rzeczy, które Błaszczak świadomie, jako ruski troll, wypowiada i co te słowa znaczą dla rosyjskich dygnitarzy w Moskwie. Te słowa są wykorzystywane w Moskwie do propagandy, że Polska już wycofuje się z granicy polsko-ukraińskiej, bo boi się, że jak wejdzie tam do Ukrainy Rosja, to wojna się przeniesie, a my się poddamy i nie damy rady z rosyjską siłą i agresją. Świadczą dla Putina te słowa też tyle, że rząd polski za kierownictwa Donalda Tuska już oddał Polskę Putinowi.
tworzy wrażenie, iż polska armia cofa się na linię Odry tylko po to, żeby jedną trzecią Polski oddać ruskim, które wchodzą, przechodzą przez Ukrainę i zatrzymują się w miejscu, które im dzisiaj najbardziej pasuje. Co więcej, Błaszczak, mówiąc do Polaków, że generałowie z czasów ZSRR dzisiaj rządzą w polskim wojsku, mówi też Putinowi: słuchajcie, to są łatwe cele do waszej propagandy. Bierzcie się za nich, werbujcie ich albo dyskredytujcie. To są ludzie, którymi powinniście się już zacząć, żeby wygrać wojnę hybrydową z Unią Europejską. Błaszczak ma jeden plus, muszę powiedzieć. Nikt tego pajaca już nie słucha. Co więcej, nikt mu już nie wierzy. I co najważniejsze, nawet jego social media zaczynają umierać, bo wiedzą, że jeżeli ktoś pieprzy głupoty, które są ani nieprawdziwe, ani niesensowne, to nikt go nie słucha. Zobaczcie na Ryszarda Czarneckiego, który z kilku tysięcy udostępnień swoich postów dzisiaj ma kilka, nie tysięcy, kilka sztuk. To samo dzieje się z Mariuszem Błaszczakiem. I na koniec, pod koniec obiecany komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Posłuchajcie, co mówi wiceminister Tomczyk na temat debilnego wpisu Błaszczaka na portalu X. No niech pan zobaczy sam na tę informację. Czyli Błaszczak mówi: leopardy trafią do Żegania. Okej, trafią do Żegania, ale nie mówi tego, że na wschodzie pojawią się Abramsy i K2 zamiast leopardów. A dlaczego leopardy trafią do Żegania? I co to znaczy? To znaczy tylko tyle. Debile z PiSu, jak budowali wojsko, to rzucali wszystko wszędzie. Tak jak to kiedyś się mówiono, rzucali banknoty ze spadochronu. I dzisiaj w jednej dywizji są trzy rodzaje czołgów, więc trzeba mieć trzech mechaników różnych, trzech specjalistów, trzy łańcuchy dostaw, trzy problemy logistyczne. Kiedy zrobi się to, co powiedział Tomczyk, to jeżeli w jednej dywizji będą Abramsy, w drugiej Leopardy, a w trzeciej te K2 czołgi, to znaczy, że w każdej z tych dywizji będziemy mieli jednego wyspecjalizowanego mechanika, znaczy jeden rodzaj wyspecjonalizowanych mechaników, jeden łańcuch dostawy pomiędzy producentem a daną dywizją, jeden problem logistyczny. Będzie dana dywizja wyspecjalizowana w danym rodzaju naprawy danego czołgu. Nie będzie miszmasz i zapierdziel, najpierw myślimy, później robimy, a na końcu poprawiamy, tylko będzie: mamy problem, rozwiązujemy, idziemy dalej. Tym się różni efektywność od efekciarstwa, panie Błaszczak. Niestety, moim zdaniem pan Błaszczak musi dzisiaj gadać głupoty, bo obok Mateusza Morawieckiego jest drugim, byłym wicepremierem, który może za chwilę stracić immunitet i wylądować na długich zagranicznych wakacjach na Węgrzech na przykład, bo przecież na Bali do mnie nie przyjadą, bo się cykają, że ich dopadnę i będę takim tym z Mossadu. Tak jak wiecie, ten Mossad, co poszukiwał Niemców na całym świecie, to jak tu się jakiś pisowiec będzie ukrywał, to ja będę takim człowiekiem Mossadu, człowiekiem Bodnar... O, wiem! Będę bodnarowcem na Bali. Bebe! Na razie, do zobaczenia. Żegna was Bodnarowiec z Bali.